Dzisiaj będę dorabiał coś podobnego. To jest element do lampy takiej pałacowej, dosyć bogatej. I pokażę Wam, no to jest akurat tak zniszczone. Teraz to wrzucę do magicznej wody, żeby opowiedzieć Wam, dlaczego te zniszczenia powstały. To jest element, który był wykonany z jednego kawałka blachy. Czyli najpierw był drykowany tutaj na prosto, a to wciągnięcie, zapadnięcie było wykonane na formie podtrzymującej z tej strony. A te naprężenia, które tutaj wyszły, są z powodu tego, że materiał był za bardzo naciągnięty. Mogło być to spowodowane tym, że mosiądz mógł być słabej jakości, ale po sposobie drykowania widzę, że było to drykowane dobrze. Bo nie ma w środku kiszek, tylko w środku jest tak zwana skórka pomarańczowa, czyli blacha była drykowana w powietrzu bez podparcia, ale nastąpił tutaj błąd. Brakło prawdopodobnie jednego, dwóch wyżarzań i dlatego to spękało. Teraz jak podłożyłem latarkę od spodu, to widać te pęknięcia. Całe jest popękane i tak się właśnie dzieje, kiedy mosiądz jest za mało wyżarzany. Tutaj dorabiam nową gałkę. Będzie troszeczkę inna, ponieważ zlecający już nie chciał ponosić kosztu dorobienia nowych form. Dlatego jest dorabiane na takiej formie, jaką ja mam. Zbliżona średnica i wysokość. Teraz tą gałkę złączę, bo ona jest na razie niezłączona na stałe i dorobię ten element. To jest element, który został po jakiejś innej pracy. Zbyteczny jest, więc jeszcze da się go uratować, a kształt jest jego taki, że mogę go przerobić właśnie na ten lejek. Średnica jest ta sama, teraz tylko obetnę i będzie gotowe. Tylko jeszcze muszę odpuścić, żeby nie spękało potem na gotowym wyrobie za kilkanaście lat. Dlatego jeszcze pójdzie do ognia. Tak znajomy chciał, więc tak ma. To jest jego decyzja, żeby w takim kształcie było. A tutaj kolejna część, proszę zobaczyć. Czyli dalej mówię o tych spękaniach. Jak wygląda, jeżeli materiał jest przeciągnięty. Proszę. Tak wygląda mosiądz, który był drykowany niezgodnie ze sztuką drykowania, czyli wszystko jest popękane, a to jest efekt tego, że było to robione po prostu za szybko. Ktoś się pospieszył, nie wygrzał dobrze blachy, pominął dwie operacje. No ale to jest element do żyrandola, do góry, do lampy. O, jak wiadomo, u góry nie widać. I teraz coś Wam jeszcze jednego pokażę. Mój kolega zamówił gdzieś tam w Polsce, są to takie gałki do sztandarów. No i wykonawca nie uznał mu reklamacji, a ta gałka, którą widzicie na zdjęciu, ma 2 lata. Gałka jest cała popękana, więc tak to wygląda. Braknie jednej operacji i już takie pęknięcia mogą wystąpić po roku, po 2 latach. Czasem ciężko to przewidzieć i sam się martwię, żeby na mojej robocie coś takiego nie wyszło, ale już 30 lat drykuję i mam tą rękę i wiem, na co zwracać uwagę, ale nigdy nie wiadomo.